Pod pomnikiem poświęconym żołnierzom garnizonu leszczyńskiego przypomniano historię Leszna w pierwszych dniach II wojny światowej. We wszystkich leszczyńskich szkołach rok szkolny rozpoczął się w trybie stacjonarnym, jednak inaczej niż zwykle. Zabrakło uroczystych akademii, które zastąpiły w większości spotkania w klasach z wychowawcami. Radny Marek Wajn zrezygnował z pełnienia funkcji szefa klubu Koalicji Obywatelskiej. Jego miejsce zajął radny Jacek Matecki. Pięcioro mieszkańców powiatu głogowskiego odpowie za okradanie w Czasowiczów w okolicach Boszkowa. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Zmarł Edward Bąkowski, radny Rady Miejskiej Leszna w kadencji 2006-2010. Pogrzeb odbędzie się 3 września o godzinie 10:30 na cmentarzu przy ulicy Konkolewskiej. Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności zaprasza do wspólnego bicia rekordu Polski w układaniu 5 złotówek na metry. 13 września Leszno zawalczy o utworzenie najdłuższej linii w Polsce. Urząd Miasta Leszna zaprasza mieszkańców do skorzystania z mobilnego punktu spisowego, który działa w Bibliotece Ratuszowej. Będzie on czynny do 3 września włącznie. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie zawiadamia, że w czwartek w godzinach od 8 do 16 nastąpi przerwa w dostawie wody do nieruchomości przy ulicach Kochanowskiego i Baczyńskiego. W Bojanowie odbyły się otwarte Mistrzostwa Polski w Molki. Podczas dwudniowych zmagań zawodnicy walczyli indywidualnie i drużynowo w zespołach 2-, 3- i 4-osobowych.